grafiki, proszę Państwa, proszę zobaczyć na te wieńce, na głowach, które są prezentowane. Całością tego procesu kształtowania się właśnie poroża kształtuje męski hormon określony jako testosteron. Ten testosteron u nich tutaj widać, jak działa. Przepięknie wyglądają. I małe kozy. I tutaj możemy zobaczyć, ponieważ te wąwozy to jest miejsce, gdzie ma jest samica. Brązowy kolor, po prawej samiec, myśli z odcieniem grafitu. Tak, Państwo widzicie, że ma jeden róg, ale śmiejemy się, że jednorożec, ale tak naprawdę stoczył walkę z jakiem. No nie ta waga. I został przy jednym rogu, jak Państwo widzicie. Proszę zobaczyć na jego nogi, na te skarpetki, które ma, co jest cechą gatunkową. Proszę zobaczyć wężowiny uszne, jakie przepiękne kolory ma w uszach. O, mogliśmy zobaczyć bliziutko, jak wygląda. Są to zwierzęta żyjące w Indiach. Są to zwierzęta, które są pod całkowitą ochroną i wpisane są do czerwonej księgi zwierząt. A więc niezwykle cenne i bardzo trudno było je zdobyć do naszego zwierzyńca. I teraz, proszę Państwa, proszę zerwać prawą stronę na nasz wąwóz. Ojej, ojej, ojej.